Zespół Foreshadow powstał na przełomie roku 2006-2007 w Radomiu. Ta metalowa kapela przez tę parę lat zdobyła uznanie w muzycznym świecie, zdobywając tym samym rzeszę fanów, którzy tłumnie wbijają na ich koncerty. Aktualnie zespół pracuje nad swoją pierwszą epką. Z tej racji nasza redakcja postanowiła się z nimi spotkać w radomskiej czytelni kawy i porozmawiać zarówno o nowym materiale, jak i o relacjach panujących w zespole. Opierdolę i tak kurwa cały czas. Nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś wszyscy słuchali mega odmiennych stylów muzycznych. Wydaje mi się, że wszyscy się tam jakoś obracamy w takich ogólno-rockowo-metalowych klimatach. Każdy z nas ma jakieś tam swoje odskoki, ale mniej więcej myślę, że słuchamy podobnych rzeczy. A nie staramy się jakoś kopiować tego wszystkiego, tylko jakoś starać się tworzyć nowe rzeczy i to chyba słychać najbardziej w tym materiale, który teraz będziemy prezentować niebawem. Tak naprawdę w sumie każdy z nas pochodzi z jakiejś innej bajki i ma inne inspiracje. Jednak to, co w sumie nas łączy i to, co jest chyba najbardziej takie charakterystyczne, że jednak się zgadzamy z tym wszystkim. Pomimo, że każdy jest z innej bajki, to no, potrafimy się połączyć i potrafimy tworzyć coś naszego. Trochę jak Spice Girls. Trochę tak. No, jeden stąd, drugi stąd, tak. Ale to jest dobre porównanie chyba. Na pewno materiał na nadchodzącej epce jest bardziej zróżnicowany niż poprzednie demo. Na pewno są to jakieś nowe poszukiwania, nowe dźwięki. Jednak cały czas jest mocno energicznie i do przodu. Nasz zespół w sumie jest bardzo zróżnicowany. Dobra, kurwa, nie wiem, czekaj, nie mamy pomysł. Tak poważnie, wiesz. Dobra, czekaj. Na luzie. I podłogę upierdali. Dobra, jeszcze raz, kurwa, nie wiem, co ja mam powiedzieć. Jeśli chodzi o moje zdanie, przynajmniej na ten temat, to jest tak, że my nigdy do końca nie byliśmy jakimś undergroundem za specjalnie. My jakoś się zawsze staraliśmy bawić w tym, co robimy i nigdy tego nie traktowaliśmy śmiertelnie poważnie jako, wiesz, w takim rozumieniu undergroundu jak latanie po lasach z mieczami i malowanie sobie twarzy. Nigdy nie mieliśmy jakichś takich zapędów. Na pewno nie jesteśmy, nie uznajemy się za takich true metali czy coś w tym stylu. To jest bardzo głupie. To jest też jakiś plus do tego, że nie staramy się robić muzyki pod coś, pod jakieś tam gusta albo pod coś, co jest modnego w tej chwili, że a, tu damy blasty, bo wszyscy by tu dali blasty, albo bo ktoś już tak zagrał. Tylko no może jakoś troszkę staramy się inaczej podchodzić. Jak na przykład mamy na próbach taką sytuację, że wszyscy twierdzimy, że coś brzmi jak Metallica, dajmy na to sobie tak, daruję. To nie zostawiamy tego darować. Dlatego, że brzmi jak Metallica, tylko właśnie dlatego, że jak brzmi jak Metallica, to wypierdalamy. Poza tym chyba wcześniej jakaś nie było takiej sytuacji, że myśleliśmy o tym, żeby się przebić od razu i żeby znaleźć się w mainstreamie. Po prostu w tym momencie
chemia zadziałała tak intensywnie, że stwierdziliśmy... Nie mogę, kurwa! No co? Nie mogę go słuchać! Powiedz coś pod zejściem. Nie, no ja też nie mówię mądrze, ale jaka chemia, kurwa! Tam, tam za kamerą stoją rodzice Krzyśka z takimi tablicami. Co on ma mówić? Nie no, luz. Nie, okej, okay, dobra, nie, no nie wiem, nie, bo nie wiem co to jest ta chemia, no. Ja pierdolę, co za prosta. Czy dostał za pleki? Tak. Nie, kurwa, nie nagrywaj tego. Po prostu wcześniej nie myśleliśmy o tym, żeby się przebić, tylko graliśmy od tak sobie próby i w momencie, kiedy powstało sporo naszego autorskiego materiału, stwierdziliśmy, że czemu nie? Jeżeli nie teraz, to kiedy? To kiedy? No, tak. Po prostu, to wyszło samoistnie. I to jest, wydaje mi się, też na swój sposób jakieś zaprzeczenie tego całego undergroundu, bo chyba od początku sami zakładamy, że fajnie by byłoby z tą muzyką się gdzieś przebić i pokazać ją ludziom, a nie siedzieć w piwnicy i grać dla samych siebie, dla samej sztuki. Nie, z założenia chcemy z tą muzyką dotrzeć do jak największej ilości osób. Jest na pewno ciężej niż było wcześniej, za czasów szkolnych, kiedy to spotykaliśmy się kilka razy w tygodniu na próbach. Teraz tak naprawdę mamy bardzo okrojony czas i jeżeli mamy tą możliwość, to wykorzystujemy go w sumie 100%, jak się da. To znaczy, wiesz co, to nie jest do końca taka znowu nowa sytuacja, no my już jesteśmy na studiach co najmniej ile? No, czwarty, piąty rok, jakoś tak, także no tak... Jak ja studiuję w Lublinie już kolejny rok, tak do tej pory na tyle mi to nie zbrzydło, wręcz w ogóle, żebym nie chciał przyjeżdżać co tydzień na te próby. To nie jest tak, że jesteśmy w pełnym składzie co tydzień, ale no, staramy się jak się da. No myślę, że przede wszystkim liczą się chęci, które właśnie my mamy i tutaj może zdradzę taki pewien sekret nasz, taki prywatny, że praktycznie na każdej imprezie... Drogi widzu! Nie! Drogi widzu! Gladius! Który nagrywa ten kurwa wywiad, właśnie zdjął koszulkę i maca się po sutach. No, generalnie każdym z nas jest ogromna chęć do grania, co sobie często powtarzamy, w szczególności na imprezach, tak? I właśnie wyjątkowość taka, która jest w nas, to myślę, jest to, że jesteśmy zgraną paczką, która po prostu wie, czego chce, każdy z nas bardzo tego chce i to, że studiujemy w innych miastach, jesteśmy gdzieś indziej, to i tak. Nawet jak się mamy spotkać raz w miesiącu, bo czasami też tak się zdarza, to i tak, nie wiem, każdy gdzieś tam na boku sobie pracuje, tak? Spotkamy się później wszyscy, z wielką chęcią gramy. No i jakoś tam powoli, ale wiecie, no, no w tej chwili to wygląda tak, że o ile kiedyś... inaczej, teraz po prostu to wygląda tak, że wysyłamy sobie pomysły na utwory przez internet, mailami, czy wiesz, a później jak już jest taki w miarę ogarnięty szablon tego, to dopiero się spotykamy i robimy te wszystkie skomplikowane elementy w tym numerze, także każdy z nas siedzi sobie w domu i jakoś kombinuje z tymi utworami, a nad całością pracujemy sobie wszyscy. Właśnie nie ma czegoś takiego i to jest bardzo fajne. I to jest bardzo fajne, że każdy tutaj wnosi coś od siebie i wydaje mi się, że no jakoś... Każdy gra to, co czuje i nie narzucamy sobie dokładnie tak, bo to będzie pasowało, ale sorry, wiesz, ja tego nie czuję, ale musisz to zagrać, nie ma czegoś. No, nie ma czegoś takiego. Chociaż czasami no wiadomo, że jakiś tam czyjś pomysł nie od razu przechodzi, jak podajemy to sobie tak na sucho, ale jak już to zagramy na żywo, to czasami brzmi zupełnie inaczej. I... Wiadomo, i to jest bardzo fajne. Sobie też jakieś pomysły, dokładnie. Tak? No może lepiej tak będzie, ale wtedy, no faktycznie, może jednak jesteśmy jakieś tacy elastyczni. No, owszem.